Niedziela. Niedziela 1 października 2017. Pierwsza rajza po prawie dwóch niedzielach przestoju z kolitego żelowo. I to dość festlowo, bo groziła nawet powódź. A to już jest Wisła pod Skoczowym, na trasie między Ochabami a Skoczowym. Widać, że wody jeszcze dość żwawo, ale co najważniejsze, ta woda je czysto. Wiślano trasa rowerowa na Wisła. Sam ruch rowerzystów jest dzisiaj dosyć fest. Ani się nie maka wyjść za bardzo. A ci pewnie jechali szukać nielegalnych łowicieli. Bo to była strasz rybacka. A to możliwe. Tutaj w tym miejscu część wód Wisły odprowadzana jest kanałem Młynówka do rzeki Bajerka. Bajerka ma swoje źródła w Pogórzu, tutaj niedaleko. A tu jest kanał, właśnie część tej wody wiślanej jest odprowadzona do Bajerki. I potem ona tam płynie przez Pierściec, Zaborze, Chybie. I Bajerka to jest jedyny naturalny dopływ, który wpadł do jeziora Goczałkowickiego.
remont torów na całego. Już wracamy ze Wisły. Mi się podoba ta wyższość rowera na dół. Fest korek i my auta wyprzedzą, nie? I my na tych rowerach będziemy szybciej jak ty auta. Tu jest wyższość rowera na dół. Tak, dokładnie. Słuchajcie, Rostomili już jest na stacji kolejowej Zabrze Czarnolesie. Tutaj się taraj zakończy. Tarajza się kończy z kuli tego, że 78 km, czyli 80 dzisiaj będzie przejechano. Cima jest za 28. O. I jademy do domu.